Hej, ja jestem Galdamir. Dziś mam przyjemność pokazać Wam materiał nakręcony podczas beta testów The Elder Scrolls Online. Dokładniej rzecz ujmując, są to drugie beta testy, w których biorę udział, to znaczy drugi weekend z beta testami. Po tym pierwszym moje wrażenia były na tyle mieszane i niepewne, że nie zdecydowałem się nagrać materiału. Teraz jest już nieco inaczej, trochę bardziej tej gry zasmakowałem. I postanowiłem się z Wami tym podzielić. Oczywiście to nie jest recenzja, żeby nie było, żeby tego typu zarzuty nie znalazły się później w komentarzach. Ja nie będę recenzował ani oceniał tej gry. W grach MMO, i to już nieraz mówiłem, jest tak z tymi grami, że potrzebują czasu na rozwój i zdecydowanie ta gra też tego czasu potrzebuje. Mało tego, ona jeszcze nie została wydana. To są pierwsze beta testy gry MMO, w której mam okazję brać udział. No i tym bardziej tak do tego z dystansem podchodzę, więc nie recenzuję, nie oceniam. Przedstawiam Wam swoje pierwsze wrażenia z gry. Jest tak, że na rynku gier MMO pojawia się, zwłaszcza w ostatnich latach, sporo tytułów. Kiedyś było tak, że w ogóle, jeśli chodzi o gry, wychodziła jedna i długo, długo nie było nic, więc ludzie po prostu do niej siadali i grali. Oczywiście były gry fenomenalne. I tutaj, jeśli chodzi o gry MMO, trzeba wymienić World of Warcraft, Blizzarda. Niezależnie od tego, co sobie o tej grze myślą pojedyncze osoby, czy nawet grupy ludzi. To jest gra, która miała swoje świetne czasy, miała mnóstwo użytkowników online i trzeba to cenić. Ma ogromny content i z tym trudno rywalizować. I ta gra, co do tej gry, do The Elder Scrolls Online, nie ma już takich oczekiwań, jak było wcześniej, kiedy pojawiały się pierwsze gry. O prawie każdej, od chyba Rifta, czy przy Torze może, czyli przy The Old Republic, Star Wars The Old Republic, gdzieś pojawiały się zapowiedzi, że to będą pogromcy, że ten tytan ma gliniane nogi, że upadnie. Tytan, czy kolos, czyli WoW właśnie. Tak się nie stało. Do dzisiaj, myślę, WoW jest najbardziej rozbudowaną grą MMO, a to content, który otrzymujemy w endgame'ie, czyli po osiągnięciu maksymalnego poziomu rozwoju postaci, tak naprawdę decyduje o sukcesie lub porażce gry. Ale dość o tym. Pojawia się The Elder Scrolls jako kolejna gra MMO i nie ma już takiego ciśnienia na powalenie tego kolosa, a z drugiej strony jest taki dobry czas, bo przez jakieś ostatnie miesiące nie pojawiło się nic takiego, co by tym rynkiem mocno zachwiało. I dobrze, że pojawia się gra, która być może taki będzie miała na tyle dobry odbiór, że rzeczywiście zatrzęsie rynkiem gier MMO. Tego bym sobie życzył, bo potrzebne są zmiany, ale w tym filmie nie o tym. Skupiamy się na The Elder Scrolls. Jeśli chodzi jeszcze o gry MMO, to generalnie należałoby je podzielić, tak mi się wydaje, że należałoby je podzielić na gry płatne i darmowe. Płatne, czyli takie, które mają abonament, jak właśnie wspomniany już World of Warcraft. Natomiast są też bezpłatne, które mają mikropłatności, jak nie wiem, chociażby ostatnio wydany Neverwinter, czy Pay to Play, tak? Bo tak by należało Guild Warsa umieścić, ale też ma mikropłatności, które możesz, a nie musisz. Więc generalnie tych gier jest sporo, tak można by je podzielić. The Elder Scrolls Online wpisuje się w ten schemat gier płatnych. Będzie miało abonament. Wraz z kupieniem gry otrzymujemy 30 dni rozgrywki. Później musimy każdy kolejny miesiąc kupować. Nie wiem do końca, jakie to będą stawki. Słyszałem coś o stawce rzędu 50 zł za miesiąc gry. Jest to sporo. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Czy ta gra będzie warta tych pieniędzy, czy nie, to się pewnie okaże za jakiś czas. Czy wytrzyma w tym systemie płatności? Trudno mi powiedzieć. Po prostu nie wiem. Myślę, że deweloperzy odpowiedzieli w tej grze na pewne potrzeby rynku i pewne potrzeby graczy. Wyszedł Skyrim, który był grą single player, doceniony przez rzesze fanów, ogromne grupy ludzi.
przez grafikę, przez muzykę, przez samą historię, mimo tego otwartego świata, dość otwartego świata, brakowało ludziom multiplayera. No więc teraz dostają Skyrima w wersji multiplayer. Tak można by było uprościć, jeśli chodzi o The Elder Scrolls Online. TESO. Będę się posługiwał tym skrótem, wybaczcie, ale jest po prostu łatwiej. Od pierwszych liter oczywiście tytułu gry. No i w TESO właśnie mamy taki system, mamy system płatności. Z drugiej strony, no właśnie nie z drugiej strony, myślę, że dlatego, że jest moment na to, żeby coś na rynku zmienić. Wyszły gry darmowe, które mimo tego, że były darmowe, tych ludzi nie posiadły na tyle dużo, żeby móc mówić o jakichś spektakularnych sukcesach, raczej o porażkach, niestety. Gdybym miał wymienić jedną grę MMO, która jakiś sukces odniosła, to nie będzie to pewnie dla was tajemnicą, że byłby to Guild Wars 2. Chociaż ta gra też ma swoje wady, ale tak jak mówiłem, no skupiam się na TESO, ale muszę jakoś porównywać, żeby ten rynek no zobrazować tym, którzy po prostu nic albo niewiele na ten temat wiedzą. No więc pojawia się TESO, pojawi się w zasadzie, bo 4 kwietnia ma swoją premierę. I mam nadzieję, że tym wstępem was nie zanudziłem. Oglądacie w tle tego, co mówię, rozgrywkę z gry, więc mam nadzieję, że to jest dla was interesujące. No i że już coś możecie obejrzeć, powiedzieć o wizualnej, choćby o wizualnej stronie gry. Ale skupmy się teraz na dokładniejszych szczegółach. Dopowiem jeszcze, że jest duże prawdopodobieństwo, że w tą grę, jakby to powiedzieć, no jest duże prawdopodobieństwo, że zagram w ten tytuł, choćby przez ten jeden miesiąc, żeby ją trochę lepiej zbadać i wtedy być może podejmę się jakiejś oceny. Trudno w grze MMO po kilku godzinach, po 5 levelach, które zrobiłem, ocenić ten tytuł. Dlatego wybaczcie, tego po prostu tutaj na pewno nie znajdziecie. Jeszcze raz o tym powiem, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby nikt się nie doszukiwał tutaj znamion recenzji w tym filmiku, bo jest to tylko materiał z beta testu. Ale przejdźmy już do samej gry. Generalnie tak wygląda ekran startowy, w którym jakby tworzymy swoją postać. Oczywiście początkowo tych postaci nie posiadamy, możemy mieć ich, jak widzicie, 8. No i tak wygląda mój templariusz, templar. Trochę jak paladyn, gram nim akurat teraz z jakimś młotkiem jednoręcznym i tarczą, ale o uzbrojeniu za chwilę. Zacznijmy od kreatora postaci, bo to jest pierwsza rzecz, na jaką no, trzeba się natknąć, żeby zacząć grać. Więc tak. Tak wygląda kreator postaci, oczywiście możemy sobie nią obrócić. Mamy do wyboru 3 frakcje. No i generalnie w zależności od tego, jakie frakcje wybierzemy, możemy wybrać konkretne rasy. Moim zdaniem, znaczy ja to zrobiłem tak, że najpierw wybrałem sobie Nordów, bo oni przypominają mi, i ci, którzy już oglądali moje filmiki z Guild Warsa wiedzą, przypominają mi Wikingów, więc tutaj jakby dla mnie wybór był oczywisty i po prostu to nam decyduje o wyborze tego sojuszu, w jakim się znajdujemy. To nie jest podział na dobrych i złych. Jest jakiś tam ten podział, tak? No więc mamy High Elfy, Wood Elfy, Kaiti. No, kojarzą mi się mocno tak jakoś z bóstwami, bogami egipskimi. Redguard, Ork, Breton. Nie wiem, czy Breton nie jest jakimś skojarzeniem z Bretończykiem. No nie wiem, z Warhammera, z Bretonią mi się to kojarzy. Tutaj mamy kogo? Jeszcze Argonian, Dark Elf, no i Nord. No i generalnie tak wygląda. Aha, będzie jeszcze Imperial, który chyba będzie mógł sobie wybrać. Wybrać tą frakcję. Co my byśmy tutaj zrobili? Całkiem nieźle te High Elfki wyglądają. Ork. Kogo byśmy tutaj? A niech będzie Wood Elf. Aha, możemy oczywiście wybrać płeć, to jest jasne, wpisać imię, niech to będzie księżniczka Kala.
Możemy oczywiście sprawdzić, jak będzie wyglądała bez zbroi i jak będzie wyglądała w zbroi takiej, no chyba jednej z najwyższych, jeśli chodzi o tier w tej chwili. Ok, przechodzimy do tego, że chcemy... To nie działa, moment. Aha, nie wybrałem jeszcze. Mamy klas, oczywiście. Cztery klasy do wyboru. No i tu już musiałbym za chwilę zacząć opowiadać o tym, jak te klasy są generalnie podzielone w TESO. Więc tak, mamy do czynienia z Dragon Knightem, który tu akurat jest z mieczem i tarczą, ale tym uzbrojeniem w zasadzie nie należy się przejmować, bardziej tym opisem i później drzewkiem postaci. Możecie je sobie oczywiście na stronie internetowej już w tej chwili sprawdzić. Więc Dragon Knight Sorcerer, ja bym go nazwał tutaj czarnoksiężnikiem ze względu na magię, jaką się posługuje. Nightblade, czyli taki, który się skrada, szpieguje, może zabija znienacka. I Templar, którym grałem do tej pory. Jak widzicie, tutaj akurat jest on z jakimś toporem. Teraz na potrzeby tego filmiku wybiorę sobie Sorcerera, czyli czarnoksiężnika. No i cóż, zaczyna się generalnie to, co w TESO najpiękniejsze i co najpiękniejsze, znaczy nie wiem, czy najpiękniejsze w ogóle, ale najpiękniejsze, jeśli chodzi o gry MMO, bo wybór i jakby opcje, jakie możemy tutaj zmienić, no po prostu generalnie możemy zmienić wszystko. Tak dosłownie rzecz ujmując. Możemy mieć bardziej umięśnioną, możemy mieć szczupłą, możemy mieć no powiedzmy tęższą kobietę. Możemy tutaj po tym trójkącie dowolnie sobie operować, zmieniając oczywiście jej wygląd. Możemy zmienić jej kolor skóry. Możemy po prostu zmienić każdą, no nawet wielkość rąk, zobaczcie, możemy zmniejszyć, zwiększyć, zmienić po prostu. Wielkość stopy, po prostu wszystko. Więc kreator postaci daje no, niesamowite możliwości, jeśli chodzi o tą grę. Czegoś takiego ja jeszcze nie widziałem i muszę wam powiedzieć, że tym jestem zachwycony. Dlaczego? Ano dlatego, że mnie zawsze w grach MMO i w ogóle w tym, w co gram, bardzo interesuje, by postacie, jakimi gram, były ładne. Po prostu musi mi się dobrze grać, a w grach MMO spędzamy z założenia sporo czasu, więc fajnie, żeby te postacie nam się po prostu podobały, tak? Jeśli nam się podobają, to jakoś przyjemniej się spędza czas. Ja gram dlatego mężczyznami, no bo wiadomo, sam jestem facetem i jakoś łatwiej mi się identyfikować z tą postacią, a ja to robię na każdym kroku. Zastanawiam się, czy iść w tą stronę, czy w tamtą. Jeszcze długo po tym, jak wyłączę grę, nie wiem, idąc się myć, czy kładąc się spać, myślę, co by tutaj zmienić, w jaką stronę teraz pójść. Może tak, a może tak, a może inaczej. Po prostu utożsamiam się z tą postacią. Gram, bawię się nią, odgrywam tą postać, o tak można by to dookreślić. Więc dla mnie jest to ważne, że ten kreator postaci jest tak rozbudowany, za to ogromny plus dla twórców. Tu jeszcze możemy sobie oczywiście twarz zmienić. Soft, heroic. O nie. Gdzieś tu bym był. Możemy głos. Okej. Okay. Niech będzie. Kolor włosu niech będzie taka blondynka, zielonooka. No i tak, jeszcze wiek. Młodziutka niech będzie. No okej, okay. Resztę sobie zostawimy, bo też nie o to chodzi. Zobaczcie, ile tych opcji jest. Nos, buzia, uszy. Po prostu możemy zmienić wszystko. Okej, okay. Jedziemy. Create. O, imię jest zajęte.
Okej, okay. Po wielu próbach udało mi się wreszcie wymyślić imię, które nie jest zajęte. To nie było proste. To jest kolejna rzecz, która w grach MMO sprawia mi problemy, i to zwłaszcza wtedy, kiedy coś nagrywam. No ale pozostawmy to. Oczywiście na początek lądujemy w takim wstępie, który uczy nas rozgrywki, czyli uczy nas poruszania się, możemy tą postać sobie obejrzeć, zbliżyć. No i generalnie, co ciekawe, widzicie ten widok? Jesteśmy gdzieś w jednej, powiedzmy, że w tej chwili jesteśmy w jednej trzeciej ekranu, tak? Nawet nie na środku. I tak widzimy postać. Możemy ją zbliżyć do tego stopnia, że będę widział jej ręce, które teraz są w dodatku w kajdanach. Mogę tak oddalić, że mam ją na środku ekranu. Co w interfejsie się rzuciło już zapewne wam w oczy, bo w czasie, kiedy ja opowiadałem, mogliście oglądać, nie mamy do czynienia jakby z takim paskiem znanym ze Skyrima, gdzie mamy tylko kierunki świata, czyli północ, południe, wschód, zachód, natomiast nie posiadamy minimapy. To jest interesujące rozwiązanie. Muszę powiedzieć, że początkowo byłem raczej zdziwiony tą koncepcją. Teraz wydaje mi się ona całkiem udana. Ale ja nie będę wam pokazywał rozgrywki tą postacią, bo jakby też nie o to mi chodzi. Chciałem wam pokazać taki początek, wstęp, powiedzieć troszkę o grach MMO i pokazać kreator postaci. To taki pierwszy materiał z tej bety. W drugim odcinku z Teso postaram się opowiedzieć o tym, jak ta gra rzeczywiście wygląda, przyjrzeć się jej nieco bliżej, pokazać wam rozróżnienia w tych klasach postaci, w użytkowaniu broni, czyli zdecydowanie więcej niż w tym filmie. Na teraz dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!